Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroku Pragie, a to jest kolejny materiał z gry Nio 2. Słuchajcie, w poprzednim odcinku mieliśmy trochę misji pobocznych, w tym jedną, którą musiałem podzielić na dwie części i tak nie zdołaliśmy znaleźć kodam, gdzie musiałem właśnie misję powtórzyć. I dzisiaj też się zajmiemy jakąś poboczną misją. Mamy nowy set, taki średni, jeżeli chodzi o ciężkość. Zobaczymy, jak będziemy robić uniki, a jak nie, to zmienimy sobie na tamtego zabójcę yokai. Poza nagraniem oczywiście zrobiłem sobie porządek w ekwipunku. Także możecie sobie tutaj zwrócić uwagę, że też mam 147 tysięcy punktów Ambrity, bo sobie troszkę ofiar złożyłem. To jest raz i Kowala, widzicie, że mam tutaj porządek. Mówię, trochę część pożo zmotywowałem, tę część złożyłem w ofierze i miałem trochę punktów. A jak już jesteśmy u Kowala, to ostatnio, o Jezu, ostatnio zdobyliśmy jakieś schematy. No, ale to spokojnie, poczekajcie po kolei. Najpierw Kowal. Wykuj. Przekazujesz przedmiot schemat kowalski. Jeżeli chodzi o zbroję. Dobra, te maski jakieś demona zdobyliśmy. Okej. No jest tutaj trochę tego. Słyszałem właśnie, że dużo osób korzysta z tych, z tworzenia sobie różnego rodzaju elementów wyposażenia. No, na razie ja się w to nie bawię, ale zawsze można. Słuchajcie, interesuje mnie jednak broń. Właśnie ten karabin z Chiną byś sobie chciał jakiś wydropić, jakiś lepszy, ale nie mam dominujący popiół. Ale ten dominujący popiół można sobie u herbaciarza ogarnąć. Poczekajcie. Dominujący popiół, ale to będzie drogie. Wymiana, dominujący popiół. Wiem, że on tutaj to miał. Chyba miał. Dominujący popiół. O matko, to za 2,5. O, to nie ma szans. Nie ma szans nawet. Także zostaniemy przy tym karabinie, który mamy. On i tak jest dobry. Wezmę sobie o 2 te pędzle. Ten karabin, który mam, i tak jest dobry, ale on ma najgorszy przydział, czyli ten biały. Wolałbym jakiś przydział, który ma dodatkowe umiejętności. Ale no nic. Przynajmniej mamy jeszcze łuk i przecież ten łuk i działo. Także o tyle dobrze. Jeżeli chodzi o chatę, coś się tutaj pojawiło. Przegląd ilustracji. Ilustracje yokai. Czegoś wam nie pokazałem ostatnio. I zaraz wam to, zaraz to nadrobimy. Tutaj nic, tutaj nic. Prawdopodobnie chodzi o tego przeciwnika z kulami, który był pierwszym bossem w pierwszej części Nio. O, czekajcie, który był właśnie takim mini bossem w poprzednim zadaniu, które podzieliliśmy na części, o którym wam mówiłem, że musiałem kodamy szukać. Tylko który to jest? Dużo jest tych nowych, znaczy może nie aż tak dużo, ale fajnie są ci przeciwnicy tutaj. Jest zdecydowanie unikalnie niż w jedynce, choć nie powinienem chyba oceniać, bo przeszedłem gry tylko do połowy. O jest, on Ryoki. Rogi na jego głowie wydzielają dziwną poświatę. Powiada się, że stanowią źródło mocy demona, stąd ich uszkodzenie spowoduje, że opadnie sił, ale jedynie potężne i mierzone uderzenie może sprawić, że zostaną skruszone. Dobra, i to było tylko to. Dobra, misiaczki. Zostaje nam tylko jeszcze haram. Nie chata. O Jezu, czasami powiem szczerze te miskliki. Bo się człowiekowi śpieszy, jak się śpieszy, to się diabeł. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł ciesz. Dobra, pójdziemy sobie w budowę teraz. W życie i dwa punkciki do gleby nam wbiją. Okej. Jeszcze coś miałem sprawdzić. Właśnie mamy wagę wyposażenia 26,9. Mamy żółty sten, że nie będę robił tych efektywnych uników. To mnie drażni, także nie wiem, czy zostanę przy tym seciku. Jeżeli chodzi o magię,
O nie, bo to miałem punkt i miałem sobie przemyśleć, co będę sobie chciał odblokować. Słuchajcie, zwiększa ilość zdrowia przywracanego po spożyciu eliksirów. Tylko niestety, żeby to odblokować, trzeba to, a żeby to odblokować, trzeba to. Także musimy iść po kolei. Aczkolwiek ten talizman też jest fajny. Możliwe przygotowanie talizmanu odnowy. Te magiczne przedmioty sprawiają, że powoli odzyskujesz zdrowie. Także bo będę w to inwestował. Ale po kolei. Najpierw to i później w to. Dobra, moi drodzy. Myślę, że... Jakieś punkciki? Nie, tylko tytuły jakieś tutaj zdobyliśmy. Ale nie chce mi się ich czytać nawet. Dobra, dzisiaj zajmiemy się zadaniem bez odwrotu. Las, w którym spoczywają podlegli w bitwach, jest teraz pełny yokai. Pomimo starań mojego pana, niespokojne duchy tych, którzy nie zostali odpowiednio pochowani, stały się potworami. Widok tak wielu znajomych twarzy pośród tej hordy to dla mnie zbyt wiele. Proszę, czy możesz pomóc mi w końcu zaznać pomóc im w końcu zaznać spokoju? Dobra, słuchajcie, to prawdopodobnie już ostatnia misja fabularna w tym regionie, ale nie pójdzie, jeżeli ją skończymy, nie pójdziemy na nowy region. Trzeba ukończyć, słuchajcie, misję Zmierzchu. I to jest mój plan na kolejne odcinki. No, nie jestem zadowolony z tych uników, wiecie. Także to jest tylko jedyny raz, kiedy widzicie ten set. Ja jednak wolę lepsze ekwipunki. To jest zdecydowanie za ciężki. Te uniki mi się nie podobają. Wolę jednak... Wolę, żeby te uniki były jednak... Wiecie, żeby miały większy zasięg. Ktoś mnie ładnie sklepał. Czy... Ktoś mnie ładnie trzepie. I patrzcie, no. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się ten sen, bo... Patrzcie, jak mnie... Ja pierdziele, nie miałem żadnych szans. Nie podoba mi się ten set w ogóle. Znaczy jest za ciężki, jest. Nie podoba mi się ruchy tego setu. Są straszne. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Obrona. Bariera i żeby nie zginąć. Dobra, gdzie jest mistrzu? Dobra, jakoś uniknąłem. No i zdecydowanie wolniej mi się regeneruje stamina. Ja pierdyka. Lecz się. Dobra. No nie podoba mi się ten set. Znaczy strasznie wolno i się regeneruje stamina. O, kolejny duży opiekuńczy. Ja pierdolę. No nie mam staminy. Ja pierdolę. Lecz się.
Nie, zmieniamy ten set, jest straszne, powiem to szczerze. I ani tu biegać, słuchajcie, ani tu w ogóle ta stamina wolno się regeneruje. Nie podoba mi się. Przepraszam was, ale nie podoba mi się w ogóle ten set, który tutaj jest, ten, którego wyekwipowaliśmy. Jaskółczego ogona. Zmieńmy sobie na ten, który miałem wcześniej. Maska w stroju sojach. Okej. Chusta w stroju sojach. Rękawice w stroju sojach. Oj, nie mów, że... Cholera, te pazury, kurczę, zmontowałem. Jakimś cudem te pazury, które miałem wcześniej, musiałem z tamtego setu wywalić. A nie, zabójca, okej, okay, dobra, przepraszam. Wystraszyłem się. Spodnie w stroju sojach. Lżejszy ekwipunek. Och, od razu, słuchajcie, lepiej. Jeszcze tutaj coś lepszego? Nie. No i buty oczywiście w stroju sojach. Zabójca, zabójca, zabójca pełen snu. Zabójca tam i tu. Zabójca yokai, to co gorsze. Zabójca yokai. Dobra, nic lepszego nie mamy. Mamy bonusiki? Mamy. Dobra. Żeby teraz już mieć jeszcze tego ducha opiekuńczego, bo widać, że ten cwań... Albo dobra, na razie zobaczymy, jak nam będzie szło. Bariera i obrona. No, gdzie jest ta gnida? Tu jest. No, od razu lepiej. Pięknie. Patrzcie, jak dużo zmienia. Jak zmieniamy set. Dobra. Ojej, bo mi ora tutaj. A weź sobie barierę. Nie pykło. Dobra. Aj, nie trafiłem. Pięknie. Mamy chwyt. O Jezus, sam się wpakowałem. Ale mam barierę na szczęście. Cię. Dobra, teraz trzeba uważać na to dziadostwo. Ciosy są dosyć mocnowe jej. Zróbmy sobie wysoką, niską postawę. Ładnie. No od razu lepiej i szybciej się biega. Leciutki w secie. I od razu ten, a ciężki to jest. Dobra. Dobra, ładnie. Lecz się. Żeby nie zginąć.
Wow, ile życia mi zabrała. No wiem, zginął. Lecie. Dobra. O nie, znowu. Dobra, weź niski. Dobra, ładnie. Dobra, udało się. Nice. Jednak tutaj widzicie, natura moja pokazała, że ja nie umiem walczyć, kurczę, ciężkimi ekwipunkami i od razu, słuchajcie, wyekwipuję sobie lepszą różnicę, nie ten karabin z Hiko, tylko ten, bo jest lepszy, zdecydowanie, tamte tylko do, należał do setu, który nie jest za bardzo dla mnie jakiś fajny. Tutaj mamy must, jakimś zdobyliśmy jakiś zestaw, Helm Genryo. No, jest ciężki ekwipunek, a ja takich nie lubię. I nogleniki Shinobi. Nic ciekawego. No tutaj jeszcze nagleniki Genryo, podwójna katana. Okej. A jeszcze te miecze podwójne. Możemy sobie zmienić na no właśnie dwa zakrwawione tasaki, bo one są lepsze. No i co? Moi drodzy, kończymy. Kogoż zadanie. Powtórka z rozrywki, bo to był boss. Opętanie przez Amenorium Tori poprzez podział dusz. O, kolejny duszek opiekuńczy poprzez tą misję. A to nawet nie wiedziałem. Chciałem jakiś fajny set. Myślałem, że ten set będzie fajny, bo średni, ciężkości i ten, a nic nie można było zrobić. Niby cięższy, niby większa obrona. Średnie, to się troszkę cięższy od tego, ale lepsze są zdecydowanie jak dla mnie. Bez porównania. Już w jedynce już miałem, sobie ten czerwony set demona. I choć był pod ten, pod włócznie, a ja grałem mieczami, podwójnymi mieczami, to i tak, słuchajcie, włócznie można było sobie wyekwipować, grać mieczami, a seci był piękny, normalnie uniki, ten lepszy był po prostu i tyle. Rozumiem, zgodnie z przewidywaniami był wśród nich Yoshitatsu, ale co mogło popchnąć ją do takiego czynu? W jej żyłach nie mogła płynąć krew Yoka, inaczej ciebie spotkałby taki sam los. Hidi, mam nadzieję, że poprowadzisz nas ku przyszłości, w której Yoka i ludzie będą mogli żyć obok ciebie i bez rozlewu krwi. Okej. Okay. No, mamy wszystkie zadania zostały tutaj wykonane. Czyli jeszcze w tym odcinku zaczniemy sobie zadanie Zmierzchu. Tak sobie jeszcze przeglądam. Ciekawe, czy to zadanie... Aha, ślad... Czyli to zadanie mam już zrobione. Było jakieś wcześniej zadanie Zmierzchu, ale... jest niedostępne. No, nie będziemy tego robić, jak jest niedostępne. Dobra, moi drodzy, w takim razie myślałem, że to zadanie Zmierzchu jest aktywne, ale je nie. Także ciśniemy dalej w takim razie. Bo mamy jeszcze trochę czasu programowego. Przejdź do kolejnego regionu. Moi drodzy, czwarty już region. Super. Szybko to jakoś poszło. Nagamama. Brzeg jeziora. Nagamaha. Czy Naga... Nie wiem, jak to się czyta. これも霊石のおかげってやつか。でもここにだけはどうも恵まれんようだ。 No, przyjacielu, to nie jest dobra droga. Ksu!
Błagamy go. Muzyka. Zwróćcie uwagę. Zapomniałem sprawdzić tego ducha piekączego. Kiedy Hideyoshi nie zdołał spłodzić potomka, rzucił się na oślep wiatr spisku i intryg. Tymczasem generałowie rodu Akechi zaczęli w obliczu wzrostu potęgi klanu Odynów organizować potajemne spotkania. Spłodzić potomka? が、ここに来て地方の大名が連合して織田に歯向かってきた。そこで信長様はその旗頭たる石山本願寺を叩き、一気に連合を解体するつもりだ。 信長様の天下取りも近い。 Nie podobają mi się te kamienie dusz, ale jedno mnie zastanawia, bo tu już jest czas, trochę czas poszedł do przodu. Zwróćcie uwagę, jak wyglądał Nobunaga, taki już z brodą, troszkę postarzały, znaczy troszkę starszy niż te wydarzenia z wcześniej. Jakby małpka był parą z naszą bohaterką. Dziwne, nie wiem. Jakoś dziwnie to... Nie wiem, ale przecież można wybrać postać. To co mają powiedzieć osoby, które grają facetem? Nie wiem, ciężka sprawa. Cieszmy się przynajmniej tym, że mamy czwarty już region. Świt. Wcześniej był cień. O, trochę lat do przodu. 5 lat później, ty. O kurczaczki. No ładnie. Dobra, zadanie zmierzchu pozostaje bez zmian. Tak. Jest taka sprawa, że Kowal, chciałbym wam tę chatę. Przegląd ilustracji, duch opiekuńcze. O. To jest ten? Amenomotri, chyba tak. Duch opiekuńcze przypominające orły spowite błyskawicami. Są te nazywane Amenriomotori albo taki Omotori. Uważa się je za sługi bogu błyskawic u samego boga piorunów. Stara legenda głosi, że to te duchy sprowadziłyby do Japonii pierwsze rośliny ryżu i chroniły jego zbiory. Uważano też, że burze z piorunami pomagały ryżowi rosnąć, co jeszcze bardziej umacniało ten mit. Amenomotori przedstawiano w postaci orów, łabędzi, żurawi i innych ptaków. Otaczające je oślepiające błyskawice utrudniała rozpoznanie ich kształtów. Opowieści z Nio. Pełznący mrok. Pełznący, to w ogóle tłumaczy. Tokoshiro i nasza bohaterka cieszą się już statusem, który pozwala im posiadać własny zamek. Tokoshiro nie jest jednak w dobrym nastroju. Ciąży mu złe samopoczucie i słowa mężczyzny z laską. Mimo to nie potrafi rozstać się z kamieniami dusz. Próbuje zachować się nonszalancko. Nie jest jednak w stanie ukryć przed towarzyszką swojego niepokoju. Okej. No martwię się o tego gościa. Odwiedziny. Tak jest, to chodzi o tego duszka. Niech będzie ten orzełek. Ciekawe, jaką on ma moc. Haram. Teoretycznie, ale ma 5 slotów. Co on tutaj ma? Zyskuje z ambity szybko, dobra, zwiększa prędkość biegu.
plus 10. Zwiększa szybkość odnawiania ki. Nieźle. Zwiększa szansa na opuszczenie boskiego różu przed pokonanego przeciwnika. Zwiększa obrażenia od ataków od, na bazie błyskawic. Słuchajcie, no możemy go przetestować. Nie widzę żadnego problemu. Nie widzę żadnego problemu. Choć to jest dzik, niestety. Dział dzik. To nie jest dobry pomysł, żeby z niego korzystać, bo nie umiem z tych duszków opiekuńczych. A najwyżej zmienimy sobie na siroku, na jelenia, jeżeli coś będzie nie tak. Także na spokojnie. Dobra, weźmy go sobie. Od razu sobie weźmiemy rdzeń. Oczywiście będzie to wąż. I jakaś pasywka. Co to jest za atak? A, smrodzenie z tyłka. Nie wiem, czy nie mi akurat na pasywkę starczy. Mam wrażenie od zadawania upiorom. Możemy wziąć to. Ładowanie wskaźnika. Dobra, weźmy sobie tego. Dobra. W takim bądź razie tego duszka sobie przetestujemy w walce, bo on ma zwiększenie szybkości biegu i to mi się podoba. Zapiszę sobie grę i prawdopodobnie mamy tu tylko misję główną, aktywną, nieokiełznana woda i chyba tą sobie wykonamy. No myślałem, że mamy zadanie zmierzchu, ale albo chyba za szybko poleciałem i to zadanie zmierzchu już tamto już nie było aktywne. Odkryto poniższy przedmiot, smoczy gwizdek. Ichitotani to miejsce słynnej bitwy, która rozegrała się w czasie wojny Genpei. Mówi się, że Miniyamato na Choshutsune na czele 70 ludzi dokonał zaskakującego ataku ze szczytu klifu położonego za plecami sił Tairy. Ludzie Tairy zostali rozbici i zmuszeni do bezładnej ucieczki. Dobra, fajnie, mam już jeden punkcik. A jeszcze chciałem u kowala zmienić wygląd. Zbroi. Zmiana stylu. Set. Chodzi o spodnie. Mamy te. A chciałbym oczywiście te. Zmień styl. Mi się bardzo podobają te spodnie. Nie ma jakiegoś, w miarę jakiegoś fajnego jeszcze stroju, który by mógł się podobać. Także na razie niech będzie ten. Matadozo. Dobra, misiaczki, ruszamy z misją fabularną. Już nasz małpi przyjaciel nie jest już taki, wiecie, taki przyjazny jak na początku. Już taki się zaczyna wojownik ten robić. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Na pewno jest źle to, że za bardzo wierzy kamieniom dusz. Wiadomo, to go zdradzi chyba. Pan Nobunaga chyba naprawdę uwziął się na Ishimię Honganji w Osace. Zdaje się, że gromadzi siły, żeby zdobyć tę świątynię. Zamierza pobić panów wschodu oraz zachodu, którzy połączyli siły i przyczaili się tam. Pan Ketsuye i inni oblegają to miejsce, ale przeciwnik raczej nie zamierza się poddać. Jeśli pogłoski są prawdziwe, wróg wprowadził na pomoc doświadczonych najemników, sajków. Jeżeli takiego obiektu się da. Jeszcze raz. Jeżeli tego obiektu nie da się zdobyć wyłącznie siłami zbrojnymi, to zapewne zostaniemy niebawem wezwani. Ruszajmy do Osaki. Sejkowie nie mają z tobą żadnych szans. Czy ja wiem? Czy nie mają? W samym sercu Osaki leży silnie ufortyfikowany, otoczony murem komplet Shima Honagachi. Dzięki skomplikowanemu systemowi połączonych z morzem kanałów znajduje się w nim również ogromny zbiornik na wodę przydatny w razie katastrofy lub kiedy dojdzie do oblężenia. Olbrzymie głazy służące jako fundament dla umocnienia stały się inspiracją do nazwy Shinaby znaczącej kamienna góra. Potężne mury zdołały w czasach wojny odeprzeć ataki niezliczonych daimyo. Tak już chyba powinniśmy kończyć materiał. Z 5 minut sobie jeszcze pogramy. To będzie na tyle.
No ja cię skądś znam. Ale skąd? この本願寺には大量の霊石が眠っておる。働き次第ではその霊石お主らに任せる。ありがたき幸せ。この秀吉めが一晩で落としてご覧に入れます。よし。てちや。聞いたろ。秀の字。行くぞ、ほら。来い。これ、いつものなら厳禁なやつよ。 小谷での働き、位置に聞いたぞ。しかし褒美も求めぬとは。お主は何を求める。<笑>わお。あれ ten dół jest zajebisty. Podoba mi się. 神仏、あやかし、霊石。 そのすべてを御してこそ、あまねく天地に楽土を敷けよ。人たちに生を受け、滅せぬ者のあるべきか。しかれど、ウヌの青き瞳には、その定めに逆らう力ある。万里の波動を超えるがごとく。 Jaka ta gra jest zajebista, jego nam się podoba. Daj mi jeszcze go duszko opiekuńczego i będę w raju. Wow. Zajebisty jest ten tygrys. Uznając życie jest tego samego działu co jeleń. Oto oznacza, że to będzie jeden z moich ulubionych. Nie mów mi, że dałeś mi tego ducha teraz, na samym wstępie. Od kiedy dał mi w pierdziel w czasie jednej misji, gdzie walczyłem z Odą. Jest! Opętanie przez Hobishin. Poprzez podział dusz, zajebiście. Od razu idę zmienić tego orlika całego. Choć, chyba, że chcecie, żebym sprawdził tego orlika. Listopad 1578 roku. Shinaba Hongyani. Czy dobrze tam jakoś przeczytałem? Dobra, pogadajmy z naszym przyjaciółką. Dobra. Chyba, że wiecie co, sprawdzimy sobie tego orlika. Tego zdobyliśmy. No, ale zdecydowanie nasza postać szybciej biegnie. Sprawdzimy sobie tego orlika w czasie walki, jak się tylko naładuje ten duszek opiekuńczy, a później od razu jak znajdziemy kłapiczkę, to sobie zmienimy na tygrysa, ale tygrysa zaraz sobie przejrzę, tylko w haramie. Rozumiem. あのバカでかい三重の塔を。のパンダのファイナルクライマックス。力の象徴だ。波の大名より厄介な奴らだぞ。その上霊石まで。まあ、俺たちがもらっちまうんだがな。オッケー。さて、ここからは別行動だ。俺もちょいと仕事をしてくる。あやかしもいるようだし、俺が行くよりな。 Dobra. Wiecie co? Przecież możemy sobie zmienić duszko opiekuńczego. Także chyba sobie zmienimy na tygrysa jako na drugi slot. Zaraz się tym zajmę. Okej. Okay. Ducho opiekuńcze. I co tu dostaliśmy? Tak jak myślałem, to jest rodzaj oprych, czyli ten najlepszy jaki chcę i 18 limit dostrojenia. Super, także słuchajcie. Tutaj bierzemy rdzenie. Out.
I teraz zamiast tego weźmiemy sobie tego. I teraz tutaj, w tym rdzenia dusz, usuń. Tutaj damy tą wiewiórę całą. Znaczy ten rdzeń z jednego z bossów. Czy to nie była wiewióra, ale nie wiem jak to nazwać. Rdzeń dusz, dobra, cyk. No tutaj nie wiem co by się przydało, może jakaś pasywka też. Dobra, weźmy sobie właśnie tego dziadka całego. Cyk. Dobra, i tak zostanie, a u tygrysa zrobimy sobie te rdzenia, które najbardziej lubię, czyli wąż. Cyk. A tutaj weźmiemy... O! Może ten. Czemu by nie? Ten też jest dosyć fajny. Dobra, moi drodzy, myślę, że to będzie na tyle. Jednego sobie przejrzymy, drugiego sobie przejrzymy. Okej, ja sobie zmienię na razie na tego. Dobra, moi drodzy. Talizman wykrywania jest. Już sobie go odpalimy. Albo, wiecie co, nie wiem. Dobra, niech będzie tak jak jest. I co tutaj mamy? Nieoznana woda. Jeszcze raz, odeprzyj najemnych sejków i zmuś Ishiyamę Honganji do podania się. Dobra. No zobaczymy jak nam pójdzie. To mam pierwszych przeciwników, już mnie któryś zobaczył. I do mnie strzela. No chodź, misiaczku. Chodź. No, nie mam staminy. Pięknie, łeb mu spadł. Weź. Co? Boski ryż. Nie można nieść więcej tego. To poczekajcie. Mam limit boskiego ryżu. Tego się nie spodziewałem, słuchajcie. To idziemy do bazaru Kodam. Tak człowiek dbał o ten ekwipunek, żeby się nie przeciążył, a jednak doszło do tego i bazar Kodam maksymalną ilość ryżu. Także wiecie co? A, kul nie mogę. Kul tutaj nie mogę nic. Tu też nic nie mogę. Tu też nic nie mogę, zajebiście. Nic nie mogę zrobić. Nawet błogosławieństwo Kodam nic nie zrobimy, bo nic nie zdobyliśmy. Dobra. No to problem. Dobra, moi drodzy, chyba raczej jak już tutaj jesteśmy przy tej kapliczce, także tutaj zakończymy. W dalszych odcinkach będziemy sobie tutaj eksplorować tą lokację. To jest naprawdę klimatyczna. Bardzo mi się podoba. Także nic. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale i dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!